Cześć kochani, słuchajcie, płyniemy znowu na te okonie męczyć te biedne stworzenia z Wiesiem i z Jarkiem. Wypływamy jutro rano, będzie się działo, ponieważ koło południa ma przyjść taki szkwał, no załamanie pogody, więc będziemy musieli się w miarę sprężać. Będziemy łowić bardzo blisko brzegu, mniej więcej na wysokości refulacji, która teraz jest gdzieś tam w okolicach Jastrzębiej Góry, więc najprawdopodobniej niestety będzie słychać te wszystkie maszyny budowlane, więc no nie będzie takiej ślanki jak zawsze. No spróbujemy dobrać się do bardzo głębokich okoni, w tamtym miejscu jest około 9 metrów, dlatego też tutaj przygotowywuję jakieś woblerki takie głęboko schodzące. No ja poznaję po tym, czy woblerek głęboko schodzi, oczywiście po wielkości paletki, ale też po mocowaniu. Jeżeli to mocowanie jest na samym końcu, to nam tak daleko nie zejdzie, ale za to praca będzie bardzo ciekawa. No takie mocowanie na środku chyba jest najlepsze, bo i ta praca jest ciekawa i woblerek głęboko schodzi. Także zapraszam na film. Ale to nie jest chyba. Czekaj, masz. O, jest. Jest chyba? Jest chyba. Ale tak się chodzi. Weź pod tyle czekierek. Masz już? Dawaj, dawaj, cały czas. No, ale by było, to do tego. Ale nic nie walczysz, chyba my. To pierwszy jest. Nie walczy. Nastroszył chłopak, denerwuje. 30 do... no 32 dobra będzie. Tak. No to już tego można zostawić. No jest fajne branie, bo z głębinki i ten zaczął walczyć, bo tamten to było z cienko, kurde, z walką jego. Tego poziomu. Wow! O kurde, ale koń. Ale koń. Ty, no tego do zdjęcia. Ja chcę go też podtrzymać. No, o ja. No ładnie. No zespół wyciągnęliśmy. Zobaczcie, takie okonie łowi się tutaj u nas w polskim morzu. Zaraz go zmierzymy. Przepięknie ubarwiony, duży, no ile może mieć? Koło 40. Koło 40 cm na woblerki głęboko schodzące. Piękna sprawa. Zaraz go mierzymy. Okej. Okay. 40. 41 prawda. Woo! Ha! Super! Lecimy dalej! Ha! Mam ją! Zobaczcie, o! Słuchajcie, będziesz obudzać. Jest dobrze. No i słuchajcie, jest coś, coś się zaczyna dziać. Przed chwilą widzieliście 40 Wiesia. Wędzisko się super ugina, ale myślę, że nawet i trochę za mocno. Mam hamulec tak ustawiony, żeby źle nie było. Ła, walczy! No zupełnie coś innego niż dorsze, nie?
przykład na szczytu. Żeby rzekł. Chodzi, dobrze sobie. Jego tam teraz tak. A zapowiadało się tak dobrze. A szybciutko zmierzymy. Ścieżka. 30 cm gdzieś. No nawet nie. 30 cm. Łowimy dalej. Miałem ciebie spytać, jak leci i jak życie. Leci powolutku. No i wie. Wakacyjnie bardzo. Rekreacyjnie. No, to tyle. To tyle. Zmienia nam się pogoda drastycznie. Jakieś plany? No zaraz się zwijamy. No nie myślałem, że tak szybko. No widzisz, tak jest z pogodą. Miało być do 11 ładnie, a jest która? 9 i... Gdzie tam? 8 nie ma, nie? 8 do końca. 8. No 3 godziny szybciej nas chyba pogoni. Jarku, a jak okonie w porcie? No są, ale drobnica okoniowa. Bardzo trudno coś wydobywać większego. Znaczy, trudno wydobywać wymiarowe okonie, już nie mówiąc o czymś większym. O. To wymiana w stosunku do poprzednich lat. Dziwna sprawa, nie wiem czy przez pogodę, bo w lipcu taki okoń troszkę już fajniejszy powinien być. Ale to łowisz na dropshota? W porcie głównie na dropshota, tak. Zgadza się. Mm-hmm. I to bardziej przy tych nabrzeżach, pirsach, czy też gdzieś stoją dalej? Zawsze. Zawsze stoją przy nabrzeżu między kutrami a falochronem, zawsze. Tam można szukać. No nic ładnego, zaraz będzie padać. Dobra, ale słuchaj, jak prowadzisz tą przynętę? Wiesz co, każdy ma swoje jakieś tam indywidualne sposoby. Niektórzy nawet pukają w wędzisko, żeby w drgania wprowadzić tą przynętę. No każdy potrzebuje jakiś swój własny sposób. Okonie się łapią, także jest to skuteczne. Musiałbym ci pokazać w porcie. Mhm. Nic trudnego w sumie. No, czyli następny film w porcie. Tak, drgawka. Wydająca nadgarstki. Czy u nas w Polsce można łowić wertykalnie? Ostatnio się prawnik wypowiadał jakiś w wędkarskim świecie albo w wędkarstwo 360, trzeba było tam zerknąć, bo były dwa artykuły o wędkowaniu wertykalnym, jeden chyba o sumach, drugi o sandaczach. I gratulacje! I wcześniej... I wcześniej się wypowiadał prawnik. Jeżeli jest dryf, to chyba właśnie można łowić wertykalnie. No ale to nie, jak masz dryf, no to wtedy nie łowisz wertykalnie, bo ci się przynęta na dole przemieszcza, nie? Tak, właśnie o to chodzi. On tam to uzasadniał. No, nie pamiętam, no. Który to jest numer, czy czerwcowy. No dobra, ale mówimy tutaj o takim portowym na przykład łowieniu, nie? Aha, nie, ja mówiłem już o sumach i sandaczach, bo najczęściej to właśnie łowią w tej chwili. Na pewno jest moda na sumy w Polsce, bo ta ryba jest gdzieś tam na dużych rzekach, typu Wisła, Odra. Ja bym z chęcią spróbował właśnie takiego łowienia. Trochę to przypomina grę komputerową, bo cały czas obserwujemy echo sondy, czy ryba podnosi znaczenie. Suma jeszcze nigdy nie złowiłem, to jest taka ryba na mojej liście, którą chciałbym zaliczyć, że tak powiem. To musisz do Szymańskiego się zgłosić. Bo ta... Na sandacze? Na sumy. Na co? Na duże sumy. A, no ja też suma nie lubię. Lekarze lubią duże sumy. Co? Lekarze lubią duże sumy i prawnicy. No i co, Jarek? Udało się. Tak, dopłynąć się udało. Dopłynęliśmy. Jest, super. No ale... Tak jak widzicie na załączonym obrazku, deszcz coraz mocniej pada. Taki się szkwał zrobił w pewnym momencie, naprawdę było niebezpiecznie. Także dzisiaj żeśmy nie połowili, bo łowiliśmy może jakieś, nie wiem co, półtora godziny gdzieś, nie? No dwie maksymalnie, no więcej nie. No, maksymalnie dwie godzinki, więc naprawdę bardzo mało. Ale coś żeśmy złowili, także odcinek o tych morskich okoniach, część druga jest. No a w międzyczasie mieliście odcinek o moim nowym nabytku, mojej wędce, która widzieliście, fajnie się gnie przy okoniach 30, a co będzie przy 40? Zobaczymy wkrótce. Cześć!